Cześć, tu Marek Malec, betpan.pl. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak wyglądał ten test jednego liścia, który robiłem, to znaczy przy okrywaniu palm. Zostawiłem na wierzchu po jednym liściu w palmie Hamerops humilis, czyli karłatka, oraz w trachykarpusie nainital. Jeden liść z każdej z tej rośliny wystawał, a minimalną temperaturę, jaką miałem zanotowaną w ogrodzie, to było -13,2 stopnia. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają te liście i zobaczymy, jak to jest z ich wytrzymałością. Bardzo żałuję, że nie wyciągnąłem też liścia z Princepsa i z Wagnerianusa, nie wiem czemu, ale to taki test na pewno jeszcze będzie zrobiony, jak nie w tym roku jeszcze, to w następnym, także na razie zapraszam na zobaczenie, jak to wygląda w wypadku humilis i nainital. No dobra, idziemy, zbliżamy się do karłatki, czyli Hamerops humilis, proszę. Tak wygląda liść po -13,5 praktycznie stopnia. No liść jest zupełnie, no każdy widzi, tak? Liście są spalone mrozem. To są te, co wystawały. Zobaczymy tu pod osłoną. Ha, patrzcie tu dalej, to jest ciekawe. Liść jest spalony do tego momentu, gdzie sięgała agrowłóknina. A dalej nic mu nie jest. To jest ciekawe. Czyżby agrowłóknina uratowała, tu widać, granicę? Nie będę teraz całkiem rozbierał. Tak, tutaj biegł też kawałek kabla grzewczego. No bardzo, bardzo to jest ciekawe jak dla mnie. Ale w każdym razie widzicie, że karłatka nie wytrzymała tego -13 stopni, a tutaj pod agrowłókniną jest pięknie już zielone. Ciekawe. Idziemy do nainital. Nainital. Tak jest. No i tutaj powiedziałbym, wygląda to zupełnie inaczej. Ten liść w ogóle był podniszczony, ale on nie wygląda na zabity. Bardzo to jest ciekawe. Liść wygląda zupełnie przyzwoicie, tak jakby mu nic nie było. -13 stopni i 0,2 i liść wygląda normalnie. Ha! Sam jestem zdumiony. Czyli karłatka, nie? Nainital, tak. No i tak to wygląda. Tak wyglądał test jednego liścia. Dla mnie super bomba taki test. Sami widzieliście. Wszystkiego dobrego, wspaniałego dnia. Teraz wybieram się niedługo zobaczyć dla Was po jubę piękne i po trachy karpusy. Za tydzień, dwa będzie oczywiście relacja z wybierania, z całej mojej wyprawy. A jeszcze przez ciekawość pójdziemy szybko do roztraty. Uwielbiam tą roślinę. Nie no, roztrata jest po prostu bomba. Chyba posadzę kolejną w ogródku w tym roku. Jej się w ogóle nie okrywa ani nic. No dla mnie rewelacja. Wspaniała, wspaniała, cudowna roślina. Będę miał jeszcze kilka wspaniałych. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć.